tutaj zaczynamy kolejną wyprawę. O kurde, co tu się działo? Te miejsce raczej nie będę eksplorował. W zasadzie nie ma co. Mój główny cel jest przed nami. Gigantyczny zamek. Zaraz zobaczymy, co tam jest. Czy warto było jechać taki kawał? To się za chwilę okaże. Mamy na początku zaparkowany samochód. Busik. Okolica świetna. Kaloryfery. Tunel wytworzony przez roślinność. I już praktycznie jesteśmy. Wejdziemy głównymi schodami. Już widzę akty wandalizmu. Wszędzie porozbijane szkło, szyby. Czy to jest wejście? Tak, to bardzo ciekawe. To jest wejście do balkonu. O kurde. Widoki fajne. Musimy się dostać do środka. Tutaj jest okno otwarte, ale sprawdzimy, czy czasami drzwi nie są otwarte. Są otwarte. Bardzo dobrze. Wygląda całkiem fajnie. Idziemy zobaczyć na górę. Jestem przekonany, że większość pomieszczeń będzie pustych już. Niestety muszę wyciągnąć latarki. Bez niej ani rusz w tych klimatach. Tu mamy jakieś piękne schody na górę. Podłogi strzelają pode mną. Tu ktoś już śmietnik zrobił niezły. Myślałem, że zamek będzie trochę lepiej wyglądał. Jednak jest całkowicie zrujnowany.
Można dostać się jeszcze wyżej. Może uda nam się wejść na dach. To byłoby super. O kurde, ile wyposażenia, zobaczcie. Być może była tutaj wypożyczalnia nart. Zobaczcie, ile ich tutaj jest. Można tu znaleźć kompletne wyposażenie. Są buty, narty. Zobaczcie. Pełne półki butów. Różne rozmiary. Czyli na 100% była tutaj wypożyczalnia. I szkoda, że nie ma śniegu, bo szłoby tutaj pojeździć sobie za free. Zobaczymy, jak wygląda widok z okna. Wokół góry. Są następne schody. Może tamtymi zejdziemy. Zejdziemy drugą stroną. Co tutaj? Sala kinowa? Być może, bo po co tutaj tyle foteli by było? Tablica. O kurde, podłoga się sypie. A tutaj co? Trzeba sprawdzić. Tutaj składowali meble. Wszystko, co było zbędne, przynieśli na górę. Świetny widok. Idziemy dalej. O, stare meble. Maszyna do pisania. Nie sądzę, żeby działała, ale wygląda fajnie. Materace, łóżka, reszta wyposażenia.
strach chodzić po tych deskach. Strzelają pod moim ciężarem. Nie wiem, jaką mają wytrzymałość w takim czasie. Tutaj też już byłem. Idziemy na dół. Muszę się rozeznać, w którym miejscu byłem, a w którym nie. Po tej stronie byłem. Trzeba iść teraz tam. Ale czy tu jest przejście? Zaraz się dowiemy. Troszeczkę zabłądziłem. Tutaj była kuchnia najprawdopodobniej. Tak, widać już piec. Rozszabrowany już kocioł aluminiowy. O, jak ładna sala. Jeszcze nie całkowicie popisana sprayami. Powiem wam, że idzie się tutaj zgubić. Teraz wejdziemy do tych drzwi. Zamknięte. A tutaj? Noszę wrażenie, że chodzę w kółko. Tak, tutaj weszliśmy na początku. Zejdziemy na sam dół. Ktoś miał fajną zabawę. Zrzucał wszystkie przedmioty z góry. Nie wiem, co to za frajda. Ale już nic nie zrobimy. A to tutaj co za sprzęt? Kotłownia. Piwnica, a wiesz, w piwnicy jeszcze jedna piwnica. Ciekawe, gdzie prowadzi to. Jakieś dziwne, wydrążone tunele.
ale chyba nigdzie nie prowadzą. Będziemy powoli wychodzić z tego zamku. Albowiem czekają na mnie o wiele lepsze i ciekawsze miejsca, które mam zamiar dzisiaj odwiedzić. Tylko muszę stąd wyjść. O proszę. Czy ten tu da się wyjść? Raczej nie. Dobra, muszę się cofnąć i znaleźć wyjście. Muszę wyjść górą. Szkoda, że zamek tak zniszczony. Z zewnątrz wygląda naprawdę super. W środku już mniej. Jednak myślę, że warto było tutaj wpaść. Widok naprawdę świetny. Dobra. W tym miejscu kończę eksplorację i zapraszam na moje kolejne wyprawy już niebawem. Na razie, trzymajcie się i do zobaczenia.